Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Gorąco zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Green Hell, czyli Zielone Piekło. Dziś kontynuujemy wyprawę po puszczy, po dżungli, aby znaleźć hak. Jak pamiętacie, doszliśmy do takiego fajnego, nie wiem, oczka wodnego, jeziorka, bajorka, czy jak zwał, tak zwał. Od momentu, w którym się z wami rozstałem, sporo się tu wydarzyło. A tu zobacz, jaki fajny bug. Latające ślimaki. Takie rzeczy. Dobrze, od momentu, w którym się z wami rozstałem, to tutaj troszeczkę się zmieniło w okolicy. Mianowicie zbudowałem własne posłanie. Tutaj o, coś leci. Stworzyłem ognisko, no fajnie byłoby, kurczę, tu może jeszcze upiec coś. Mam coś w ogóle do upieczenia? Nie mam nic do upieczenia. No można by tego tapira upiec. Oj. Coś się skrada? Nie, chyba nie. W ogóle zobaczmy, jak mamy, jeśli chodzi o wszystkie te czynności życiowe, to jest ok, więc może po prostu idźmy. A się boi, kurczę. Dobra, słuchajcie, tutaj chodząc sobie po okolicach, ścinając drzewa na to swoje posłanie, natrafiłem na coś ciekawego. Mianowicie natrafiłem na te ślady. To są ślady opon. W tym momencie, jak natrafiłem na ślady opon, tutaj nic więcej nie ma. To się pojawiła nowa opcja rozmowy z Miją, więc w tym momencie zadzwońmy do niej i zobaczymy, co nam powie. Hey, this might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. No dobra, no to sprawdzamy. I teraz tak, jeszcze zerknijmy na kompas. Ustawmy się na północ. Tak jest północ, więc stoimy po północnej stronie tego bajorka. I teraz tak, w którą stronę pójść? Czy pójść tutaj, pójść na południowy zachód, czy tutaj na wschód? Tu jest północ. Tu jesteśmy na północnym, no to tutaj to się już kończy. To może gdzieś tutaj by trzeba iść. No. Jeszcze raz. Ta droga prowadzi na północny wschód. Północny wschód to gdzieś tu prowadzi. W głąb tego. To może idźmy właśnie w tym kierunku. I zobaczymy, gdzie dojdziemy. No, te kijaszki to ja trochę pozbieram. Oj, kurde, gad. Szlak by to trafił. Dziabnął mnie, no. Pewnie w tę nogę. Muszę wyjść stąd. I od razu zobaczyć, o co ho. Psiak. Teraz tak, plecak. Gdzie ja mam? Tutaj mam. Mam nadzieję, że wolniej teraz będzie spadać. Ale jak widzicie... O, dobra, może te grzybki coś uratują mnie. Zbierzmy. Kijaszkę weźmiemy. Pytanie tylko, czy dojdziemy gdzieś. Czy zdołamy dojść właśnie z tak... Bo tak, mamy jad. A zobaczmy, czy ten jad coś nam wyciągnie. Jeszcze wiecie co?
O, myszkot larwy. Nie, teraz to już chyba jakoś... Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nic nam się nie stanie. Okej, okay, idziemy. Okej, okay, gdzie teraz tutaj skręciły te ślady? O, tu są, dobra, to idziemy dalej. Patrzę, bo tutaj jak są muchy, to może jakieś też jakieś larwy czy coś. Teraz chyba tutaj, czyli wodą. O, następny, kurde, gad. No tak, temperatura to się pić mi zachciało. Zajrzyjmy do plecaka. Wypij. Niestety jedna już ta, jeden bidon już się opróżnił. Dobra, jakoś dajemy radę. I co tutaj jeszcze on mi krzyczy? Już? Zobaczcie, już wyzdrowiliśmy. A, pijawka. Na której ręce? Tu jest. Dobra, jeszcze temperatura nam schodzi, ale zaraz zjemy trochę grzybków i może się uda w miarę szybko tej temperatury pozbyć. O, tutaj sił trochę nam dojdzie dzięki tym grzybom. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj tapiry jakieś, zwierzaki. Okej, okay. Czekajcie, tu koła skręciły, dobrze. I teraz gdzie one są? O, tutaj, dobra, idziemy dalej. Ja nie jestem ciekaw, gdzie dojdziemy po tych śladach. Ale tam papuga leży. To można by ją wziąć, może potem sobie ugotujemy trochę jedzenia. Wracamy tutaj do śladów. Okej, okay, jest tutaj ślad, dobra. Tak widzę, idziemy brzegiem tej, teraz tej rzeki. Ale niesamowicie tutaj zrobili ten klimat. Znowu ci się chce pić? Kurczę. Tu już jest pusto. No to tutaj wypijmy. No jeszcze ta temperatura, tylko nam się niestety woda skończyła. Jak to tam wygląda? Dobra. Bierzmy te grzyby. Może jakiś kokos się znajdzie po drodze. To wtedy jeszcze też nam da trochę napitku. Okej, okay, idziemy dalej w dżunglę. Ja trochę tych kiaszków pozbieram. No właśnie, tego się kurde bałem. Temperatura nas wykończyła. Wiecie co? Ja nie wiem, czy ja nie będę wracał. Albo trzeba by gdzieś tutaj zrobić, może pod tym drzewem, szybko jakieś schronienie. Notatnik. Chociaż coś takiego. Tylko trzy kijaszki mieliśmy. Dobra. A,
to jest długi kij, to nie, to ten zostawimy. Tu mam już dwa długie kije, to bardzo dobrze, ale kurde, boję się, że nie uda mi się. Jeszcze jeden. A jeszcze mu się chce pić. Nie, no dobra, jeszcze raz chyba. Tutaj trzeba będzie... Dobra, mam chyba w plecaku. Tak. Szybko tutaj niech mi łapie. O właśnie. No i zemdleliśmy, niestety. Dobra, coś... Ale tylko dwa nawodnienia? Już kurczę. Okej, jeszcze jeden kijak. Tutaj, zetnijmy. Dobra, będziemy mieli tu już wszystko. Teraz liście palmowe. No to już ścinamy. Mam nadzieję, że już to nam wystarczy. I potem tego robaka jeszcze się trzeba będzie pozbyć, oczywiście. To już jest suchy liść. Tego weźmiemy, tego i tego. Jeszcze jest jakiś, to nie, to jest suchy. Suchego to sobie potem przerobimy. Jeszcze trzy liście. Dobra. Okej, mamy posłanie. Trzeba się przespać. Idziemy spać. Zaraz się spróbuję tego robaka pozbyć. Okej. Gdzieś tutaj było picie. Gdzie my zostawiliśmy? Będzie na ognisko. Tutaj też szybko. I to też się przyda. Okej. Gdzie jest moja ta skorupa żółwia? Jest. Co tam się dzieje? So, still looking for climbing gear. Nowhere to be found, huh? Any ideas? Well, I have a map, a marker, notebook, and a sense of humor. Is that so? Staying positive is a first rule of survival. Everyone knows that. Surviving, of course. Yes, you are the real expert. Dobra, znowu o, jest miska. Dobra, tu jest pusto. Jeszcze zobaczmy raz. A jeszcze tutaj jest robak. O kurde. A czekajcie jeszcze. Nie. To nie. O tam, dobra, to też nie. A, trzeba jeszcze wróć. Opatrzyć. Gdzie to jest tutaj? No, niestety nie mam już tego opatrunku z tym. Z tym ziołem leczniczym.
Dobra, czerwie weźmiemy. Ciągle picia brakuje. Wiecie co? Chyba będzie trzeba się niestety cofnąć. Mam problem już niestety z piciem. Zobaczmy. No i to spory problem. Spróbuję, nie oddalając się tutaj od tego schronienia. A może znajdę jakiegoś kokosa. O, najlepsze jest to, że tutaj jest jeszcze ta droga. Z tym niestety widzę, będzie problem z tą wodą. Dobra, na razie chyba muszę iść po prostu. No, co jest znowu? Że pokazuje mi. A pijawa. Dobra. O, banany. Dobra, banana to my zjemy. Szkoda, że banan nie ma źródła wody w sobie. Ale zawsze jakieś węglowodany przynajmniej. Okej, tylko teraz tak, zboczyłem tutaj ze ścieżki. Okej, jest, jesteśmy. Gdzieś tutaj muszę mieć dalszą drogę. Nie widzę. Muszę się czegoś napić. To ja wiem. Kolego, ja wiem i chętnie bym ci dał się czegoś napić. Ale kurde, nie mam. Niczego. A, to ja chyba stąd przyszedłem. Kurde. Dobra, zobaczmy, co to za woda jest. No nic, niestety, ale to może. Wiecie co? Może gdzieś tutaj znajdziemy jakieś grzybki za chwilę. Może te. Dobra, nic, trudno. No, oczywiście, pasożyty, jak. By mogło być inaczej, ale może w plecaku. O, mamy coś na pasożyty. O. Dobra. Czy jestem napojony w pełni? Nie, jeszcze nie. Dobra, jestem napojony w pełni teraz. Wracamy się tutaj do naszej ścieżki. A słuchajcie, może jednak wezmę jeszcze. Napełnię bidony tym. Najwyżej będę jakichś grzybków szukał. Ale ważne, że wyzdrowiliśmy i to mnie teraz cieszy. Dobrze, gdzie jest teraz ta ścieżka cholerna? O, grzybki, dobra. Ale kto je tak wysoko tam posadził? Dobra, chociaż te wezmę. No. Dobrze. Gdzie jest teraz ta ścieżka, którą musimy się poruszać? Bo ją zgubiłem. Niestety mapa niewiele mi powie.
Może... O, 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 mamy cię. Dobra, to idziemy. Mamy, mamy cię. Teraz jeszcze tylko zerknijmy nie na mapę, a na kompas, czy idziemy dobrze. Południowy wschód. Idziemy teraz w stronę południowego wschodu. To my dobrze idziemy. To chyba się cofamy. Zobaczcie, jak to można zbłądzić. Chyba się jednak cofamy. Ja się jednak tutaj muszę... Tak, bo potem po lewej stronie mieliśmy tą rzekę. Dobra. A nie, tak, z lewej strony mieliśmy tą rzekę. Teraz będziemy mieli ją z prawej. Kurde, no i zgubiłem się. Dobra, nie wiem, gdzieś dojdziemy. Najwyżej się wycofamy i dojdziemy do naszego obozowiska. To też nie będzie zły ruch. Więc idę teraz. Ta ścieżka bardzo kluczy, więc... Trudno. Gdzieś dojdziemy. Tutaj. Tak, tu jest nasze posłanie, dobrze. Znaczy posłanie, nasze obozowisko małe. Dobra, jesteśmy chyba w domu. Przynajmniej tak myślę. Idziemy, idziemy. Banana to ja wezmę. Okej, dwa banany. Znowu jakieś tapiry z Gwiezdnych Wojen. Papugę mamy w plecaku, więc drugiej brać nie będę. Ale tutaj są fajne grzybki, które ja lubię. One się przydadzą, jak będziemy wodę jedli. Znaczy jedli, pili. Oj. Gdzie on jest? A jest, kurde. God jeden. No i mamy koteczka, kurczę. Zobaczmy, co on nam zrobił. Ach, kurczę. Niedobrze. Widzicie, zapomniałem założyć zbroję. Dobra. Opatrzyliśmy. Ale niestety mamy małe mroczki. Diabnu nas. No mam nadzieję, że... się... A, jeszcze... Czekajcie, jeszcze a propos. Przecież tego koteczka trzeba obrobić. Jakieś mięsko z niego zrobimy. Okej. Martwi mnie tylko ta... temperatura. O Jezus, no właśnie, jeszcze tutaj teraz te robaczki trzeba. Czerwie, niech one tutaj jedzą. I te tkanki wezmą. Tutaj temperaturę dostaliśmy. No, ale mamy te niebieskie grzybki, one nie są... One chyba też nam pomogą. Dobra, gdzie są te ślady teraz? Tych kół dalsze. Bo nie widzę. A, są, dobra. Dobra, bierzmy grzybki, one to zawsze są dobre. Jakieś pasożyty? Mamy? Dobra, zjedzmy. Jakiegoś tego grzybka. Już nie ma pasożytów. Zobaczmy, jak ręka.
No jedzą, dobra. Ale gdzie tu dalej te koła? Te ślady? Okej, są. Tutaj mamy tytoń. Tytoń to ja zbiorę. O, brak miejsca w plecaku. No. Przetwórz. To przetworzymy. To usuniemy. O, tutaj dużo tego. Przetwórz. Tych piór jest, kurde, za dużo. Dobra. Okej. Teraz weźmy liście tytoniu. Dobra, idziemy dalej. Po śladach. Powoli, słuchajcie. Kurde, no chciałbym gdzieś dojść. To powoli chciałbym tutaj jakieś legowisko zrobić znowu. O! A co to? Ciekawe. Czyżbym... Oj. Paliwo to weźmiemy. This might come in handy. If there's a jeep here, I who knows what odblokowano else I jakieś... can find. O! Bidon! Bidon to ja biorę. Dobra, wypijmy. No, bad idea. Zniszcz. Zjedz. Dobra, i weźmy bidon. Dobra. Zadzwońmy do Mii, bo coś tutaj. You're not gonna believe what I just found. Made of gold. What? No, it's a jeep. Well, it's not running anymore, but you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me, though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. Do you think someone might be listening to us? I don't know. This isn't the first strange thing I found in the jungle, you know. Okay, fair enough. Dobrze, słuchajcie. Muszę gdzieś tutaj zrobić sobie już posłanie. Także ścinamy. Koło Jeepa. No właśnie, już zaczyna ziewać. Jeszcze jedną palmę zetniemy. Dobra. Także zrobię gdzieś tutaj. Szybko notatnik. Kurde, notatnik. Dom to. Zaraz się napijemy. O, dobra. Dobra, gdzieś tutaj pościnałem te drzewa. Szybko muszę pozbierać. A czemu jeszcze mam? O kurde, dobra. To jeszcze muszę zagoić szybko. Tu. Oho, tutaj jeszcze muszę dziabnąć tego skurczygnata.
krzywdy nie zrobię. No cholera. Myślałem, że się wyrobię. No teraz kolejny robal pod skórą, no jak... Robi się ciężko. Czego mogę się pozbyć? Mam 6 kijów. Jednego wyrzucę tu. Świder tylko mam. Dobra. Jeszcze jednego kija brakuje. Pić. To się napij. Disgusting. Ale nie mamy robaków. O tyle dobrze. Wiecie co? To od razu jak pada, to ja koło tego... Kurczę to. Wróć. Wezmę. O. To wyrzucę. Dobra, 3 kije. O nie, kurde, przestaje padać, jak zaczynam zbierać te. Okej. Teraz liście palmowe. Abym zdążył jeszcze z nimi. Gdzie ja tu ściąłem? Tu. Okej. Ile jeszcze? 3. No to już raz, 2, 3. Dobrze. No to już, idź odpocząć. Tu już się napij. I idziemy spać. Dobrze, kochani, bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Odkryliśmy jakiegoś jeepa, idziemy dalej, ale to już w kolejnym odcinku. O, ciemna, mocna została, więc myślę, że tutaj zostaniemy co najmniej do świtu. A ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Green Hell. Jeżeli wam się spodobało, dajcie mi znać. O, 25, nieźle. Dajcie mi znać, jeżeli wam się podobało i... Kurczę. Jeszcze jedną rzecz. Szybko. Trzeba przecież tego robaka. Zapomniałem całkowicie o nim. Całkowicie o nim zapomniałem. Jeszcze jakiś koteczek. Zobaczmy, czy jeszcze jakiegoś nie mamy, bo z tymi robakami... Oczywiście, że mamy. Dobra, jeszcze sprawdzimy nogi. A tu pijawek. Cholera jasna, no. To jest to życie w dżungli. No okej. No dobra. To będzie na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.